Niech Panom obdarzy Was pokojem. Sobota, 12 listopada. Wspomnienie świętego Jozafata, biskupa i męczennika. W pierwszym czytaniu otrzymujemy tym razem trzeci list świętego Jana Apostoła. Również otrzymujemy fragment, ale to jest bardzo krótki list. Tym razem święty Jan pisze do umiłowanego Gajusza. Może to był prezbiter, może to był biskup albo przedstawiciel któregoś z kościołów w Azji mniejszej. W tym kościele powstaje jakiś problem, wiemy, że był jakiś człowiek imieniem Diotrefes, który głosił jakąś błędną naukę i święty Jan dostaje informacje. i teraz pisze do tego Gajusza, aby go pocieszyć, pouczyć i trochę poinstruować. Ten fragment, który my dzisiaj otrzymujemy dotyczy bardziej braci przybywających z inąd, jak mówi dzisiejsze słowo. Gdy pomagasz braciom, zwłaszcza przybywającym z Końinon, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz takim braciom. To znaczy, przybywali inni. Może ten Gajusz trochę się obawiał, czy oni będą mieli zdrową naukę, czy niezdrową. Przyjmować tych misjonarzy, tych wędrownych kaznodziejów, czy nie przyjmować. Jan mówi, przyjmuj, jeśli oni właściwie nauczają, jeśli nauka ich jest chrystusowa i apostolska, przyjmuj ich więcej. Mówi nawet dobrze. Uczynisz zaopatrując ich na drogę, czyli jeszcze nie tylko przyjąć, ale jeszcze uposażyć, nie tylko oczywiście w jakiś prowiant, ale pewnie i potrzebne grosze, czy może nawet potrzebne inne jakieś ubrania na dalszą drogę. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy. No, Kościół już się trochę strukturyzuje. Niektórzy mówią, że ten list jest pisany gdzieś około roku 90, święty Jan już jest. Wyspie Patmos jest prześladowany, tam jest właśnie zesłany, ale coraz więcej już jest wspólnot takich określonych, trochę okrzepniętych. Więc ci wędrowni pojawiający się to już zaczyna być jakiś folklor, no i jest pytanie, co z nimi teraz zrobić. Czyli mamy trochę już kościół taki strukturalny, hierarchiczny, mamy oczywiście jeszcze ten charyzmatyczny, tych, którzy naśladują apostołów i ci, którzy głoszą, i zaczynają się trochę napięcia. I teraz Jan daje taką radę nie tylko, żeby przyjmować, ale właśnie, żeby jeszcze uposażyć, i pokazuje, że zatem goszcząc takich, to tak, jakbyśmy pracowali z nimi dla prawdy. No, przecież nie wszyscy wyjadą i nie wszyscy będą głosić. Moglibyśmy powiedzieć, w kościołach w parafiach jest coraz więcej ludzi, i jedni tworzą na miejscu tutaj właśnie parafię i wspólnoty, inni wędrują dalej. I ci, którzy są na miejscu, mogą uczestniczyć, ładnie mówiąc, byśmy powiedzieli partycypować jakby w tej ewangelizacji. Choć sami nie wyjdą, choć sami nie będą przemierzać różnych obcych krajów, ale przyjmując, goszcząc i pomagając misjonarzowi mogą uczestniczyć, jak mówi dzisiaj Jan, w pracy dla prawdy. Podobnie dzieje się trochę i dzisiaj pewnie wielu w naszych parafiach przyjeżdżali różni misjonarze z różnych egzotycznych krajów, bo raczej to tak nam się kojarzy, ale myślę, że wszystkie zbiórki, które robimy Wszelka pomoc jest trochę właśnie w tym kierunku. My nie robiąc tych rzeczy, bo nie możemy, albo właśnie robimy inne, w ten sposób pomagamy, czy to w Afryce, czy w Ameryce Południowej, czy w każdym jednym kraju, tam gdzie Kościół jest jeszcze właśnie w jakimś zalążku, albo właśnie odnawia się. Możemy to zrobić zgodnie z tym, co dzisiaj mówi Święty Jan. W Ewangelii, według świętego Łukasza, Jezus opowiada znaną przypowieść o pewnej wdowie, która miała jakiś problem, był jakiś nieprzyjaciel, był ktoś, kto był jej wrogiem, a ona potrzebuje pomocy. I przychodzi do tego sędziego, który wcale nie jest lepszy niż ten wróg, ale z samego faktu, że jest sędzią, powinien tą wdowę wziąć w obronę. I z jednej strony ta przypowieść uczy nas i pokazuje determinację i upór wdowy. Do czego zaprasza nas ta Ewangelia, żebyśmy mieli też taką determinację i upór i wytrwałość w modlitwie, bo tak rozpoczyna się to słowo. Jezus opowiada uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Modlić się i nie ustawać, czyli mieć taką determinację i upór wdowy. Ale z drugiej strony ta przypowieść kieruje nas już trochę na czasy ostateczne, eschatologiczne, że kiedyś będzie sąd, że Bóg będzie sądził. I tak jak tutaj jest ten sąd ludzki i widzimy jego niedoskonałość, że ten sędzia ostatecznie bierze tą wdowę w obronę, ponieważ mu się naprzykrza, ale Chrystus przenosi to od razu na grunt dalszy, nie sąd ten ludzki, ale boski i ostateczny. A Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego? Czy Bóg nie pomoże? Czy jego sprawiedliwość się nie objawi? Czy jego miłosierdzie się nie objawi? To jest dzisiaj pytanie. Jak patrzymy na Boga? Czy widzimy go jako takiego sędziego kapryśnego, taki jak ten sędzia z dzisiejszej przypowieści? Czy widzimy go jako dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego? I to dramatyczne pytanie na koniec. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Widzimy ten koniec: przyjdzie syn człowieczy. I co zastanie? Czy będą ci ludzie, którzy modlili się i nie ustali, czy raczej będą ci, którzy modlili się i się załamali, zobaczyli, że nie ma tu sprawiedliwości, nie ma nadziei na tej ziemi, nie ma wręcz może obecnego Boga, albo ten obraz Boga był bardzo zaciemniony, bardzo zamazany, bardzo nieprawdziwy. Niech ta przypowieść, z jednej strony zachęca nas do modlitwy, z drugiej strony umacnia w obrazie Boga, który weźmie nas w obronę, kiedy będzie trzeba. I z trzeciej strony, jeśli takowa istnieje, żeby nas to przygotowało na ten sąd końcowy i żebyśmy byli gotowi. Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, abyśmy my mieli wiarę, mieli tę wytrwałość, mieli nadzieję. Pan z wami niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.